Jesteśmy na 15. gali charytatywnej Polskiego Czerwonego Krzyża, oddział rejonowy w Ciechanowie. Otwieram jubileuszową, 15. uroczystą galę Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie w imieniu Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, włącznie z wiceprezesami. Liczymy na hojność Państwa, wspaniałą zabawę z nami, ale i również hojność dla tych ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. Pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej gali. Wierzę, że dostarczy ona Państwu wielu miłych wrażeń, które na długo pozostaną w pamięci. Z wyrazami szacunku podpisał marszałek województwa Adam Struzik. Proszę Państwa, pod swoim zarządem mam 34 oddziały rejonowe na terenie województwa mazowieckiego. Ale muszę Państwu powiedzieć, że możecie być dumni, myślę, że to dotyczy wszystkich mieszkańców Ciechanowa, żaden oddział rejonowy na terenie Mazowsza nie jest tak prężny jak oddział rejonowy w Ciechanowie. Dzisiejsza gala jest doskonałą okazją do podziękowania naszym działaczom i sympatykom, osobom o wielkiej wrażliwości na ludzkie problemy, dzięki którym realizujemy tak wiele ważnych zadań. Tradycyjny, staropolski bal charytatywny. Tak jak w dawnych lat sobie obejrzymy filmy o życiu w Polsce, to takie bale charytatywne były organizowane i tu na Mazowszu. Więc celem tego balu charytatywnego jest zdobycie środków na działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, głównie na udzielanie pomocy ludziom biednym, ludziom bezrobotnym, bezdomnym, dzieciom, dożywianie i tak dalej. To też jest główny cel. Spotkanie ludzi dobrej woli, ludzi aktywnie działających na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, na rzecz wspierania zdrowia i życia ludzi. Jest to ogromnie ważne przedsięwzięcie dla naszej społeczności ciechanowskiej. Przedsięwzięcie służy wspieraniu działalności czerwonokrzyskiej. Ta działalność Zarządu Rejonowego Czerwonego Krzyża jest bardzo szeroka. Zarząd prowadzi działalność wspierając krwiodawstwo, wspierając rodziny potrzebujące pomocy, aktywizuje społeczeństwo poprzez różne szkolenia. Jest to po prostu bardzo prężny zarząd rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża i jestem przekonana jako wieloletni działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, że ta działalność jest ogromnie ważna. Każda gala ma swoje zadanie niesienia pomocy różnym grupom osób i na przykład ta gala jubileuszowa 15 ma wspierać rodziny, ma wspierać dzieci tych rodzin, ale myślę, że ta gala to jest takie podsumowanie, taki wyznacznik tego, co całym rokiem Polski Czerwony Krzyż, tutaj oddział terenowy w Ciechanowie robi, ponieważ no, jest to jeden z najprężniejszych oddziałów mazowieckich. Ta gala już wpisała się w pewną tradycję tu w Ciechanowie. To jest też kolejna gala, na której ja osobiście jestem. Cel jest na pewno szczytny i dołożymy wszelkich starań, żeby od tych uczestników gali wydobyć jak najwięcej pieniędzy, między innymi na licytacjach, no bo cel jest szczytny. Na pewno te wszystkie cele, które przyświecają działalności PCK, trzeba wspierać i zarówno Urząd Miasta, władze miasta, jak i ja osobiście zawsze to robiłem i będę robił. Znaczy cel dla mnie, który przyświeca, że mamy pomagać biednym, a tu dzisiaj słyszę, że szczególnie dzieciom, to zawsze dla mnie jest cel bardzo szczytny i zawsze bym uczestniczył. Co prawda muszę się przyznać, że 15 gala, a ja jestem po raz pierwszy na tej gali. Ta gala wyróżnia się wobec innych takich przedsięwzięć tym, że jednoczy ludzi wobec pomagania innym. I to sobie bardzo cenimy. Grupa BRJ wspiera te działania. Bardzo jesteśmy doceniani przez Polski Czerwony Krzyż. Uważamy, że jest tu niezłomna postawa pani dyrektor, która swoją osobą legitymizuje działalność Polskiego Czerwonego Krzyża. Jak dzisiaj dowiedzieliśmy się, z 36 takich organizacji mazowieckich ta jest wybitnie najlepsza, więc to jest ocena dyrekcji PCK. Jesteśmy z tego dumni. Jest to niezastąpiona inicjatywa, po pierwsze zrzeszająca całe grono sympatyków, działaczy,
Polskiego Czerwonego Krzyża właśnie w Ciechanowie i w okolicach, a po drugie jest to też taka możliwość jednak zebrania dodatkowych środków na działalność tej ważnej, niezbędnej instytucji, dlatego liczę, że podobnie jak już dzisiaj było wygłoszone, że 15. gala to jest ważny jubileusz, ale bardzo szybko doczekamy 25., a ta inicjatywa nigdy nie wygaśnie. Ta gala organizowana jest co roku, żeby podziękować ludziom, którzy angażują się w działalność od ciechanowskiego oddziału PCK. I tak jak mówiono na początku, na otwarciu tej gali i co widzimy zresztą w Ciechanowie, nasz oddział ciechanowski należy do tych najlepiej działających na Mazowszu i nie tylko na Mazowszu. Także jest to przede wszystkim okazja do podziękowania ludziom, którzy angażują się w PCK, a PCK pomaga. Myślę, szanowni państwo, że Polski Czerwony Krzyż zawsze służył pomocą społeczeństwu i myślę, że w dniu dzisiejszym też po raz 15 spotykamy się z państwem po to, żeby wspierać tę ideę i by społeczeństwo mogło skorzystać z tych pieniędzy, którym państwo nam dzisiaj jako udziałowcy tej gali dać. Uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa. Po pierwsze, zapewnia środki na funkcjonowanie PCK, na dokarmianie dzieci, organizowanie wypoczynku letniego, zimowego, ale także, co najważniejsze, pobudza wrażliwość społeczną. Jest to bardzo szczytna idea. Na każdej takiej gali zostają zbierane duże środki finansowe, dzięki którym można pomagać osobom potrzebującym. I przy okazji takich inicjatyw warto mówić o tym, że dzielenie się z drugim człowiekiem, tym co jest cenne, bezcenne z punktu widzenia życia, jest bardzo ważne. I dlatego staram się, żeby gdzieś co roku przy okazji tej uroczystości wesprzeć Polski Czerwony Krzyż tą obecnością, a przy okazji się świetnie bawię.